Drodzy, pozwólcie, że odnośnie wyborów chciałem dzisiaj przedstawić takie studium biblijne. Korzystałem tutaj z książki brata Zachariasza Łyko, Nauki Pisma Świętego, gdzie jest fragment tej książki poświęcony właśnie takiemu ustrojowi Kościoła apostolskiego. I chciałbym dzisiaj postawić takie pytanie, czy to, co my dzisiaj praktykujemy, prawda, jeśli chodzi o te wybory, ma jakąkolwiek podstawę w Biblii? Czy to po prostu adwentyści dnia siódmego sobie wymyślili pewien ustrój, który funkcjonuje od XIX wieku? Czy mamy podstawę biblijną, prawda, do tego wszystkiego, co się dzieje, jeśli chodzi o funkcjonowanie współcześnie Kościoła, jak mówimy często o naszym Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, jako o Kościele Ostatków. Spróbujmy dzisiaj poświęcić chwilę temu, aby właśnie odpowiedzieć, czy przynajmniej pokazać kierunek, czy rzeczywiście tutaj mamy w funkcjonowaniu naszych zborów podstawę biblijną. Czym jest Kościół, to wierzę, że na pewno wiecie, prawda? To nie chodzi o budynek, ale chodzi po prostu o ludzi, o społeczność, która została wezwana, wywołana w celu pielęgnowania wiary i w celu wypełniania zadania, które założyciel Kościoła, czyli Jezus Chrystus, udzielił Kościołowi, czy też postawił przed Kościołem, przed tą społecznością do wykonania. Pan Jezus zapowiedział, możemy to przeczytać w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 16, że na opoce zbuduje swój Kościół i mimo, że bramy piekielne będą z Kościołem walczyć, to co? Nie zmogą Kościoła Bożego. Kościół Boży będzie trwał zawsze. Chociaż Kościół Boży w historii, tak jak to wiemy na podstawie na przykład tej historii, która jest przedstawiona w Księdze Proroczej, w Księdze Apokalipsy, no to możemy tam oczywiście stwierdzić, że Kościół nie miał lekko, tak? To była ta niewiasta, którą smok prześladował, którą usiłował zniszczyć, kiedy już jego wpływ na Chrystusa był ograniczony w związku z tym, czy w ogóle nie miał wpływu prześladowczego na osobę Chrystusa, gdy Chrystus wstąpił do nieba. No, ale miał dostęp do jego naśladowców, do Kościoła i tutaj całą swą złość skierował, aby pognębić, zniszczyć czy zepchnąć z właściwej drogi lud Boży, prawda? Kościół chrześcijański. No i ta wizja 12 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie niewiasta właśnie prześladowana jednak jest cały czas pod Bożą ochroną, to jest właśnie to, co możemy w tej kwestii powiedzieć właśnie tak najbardziej skrótowo, że cały czas Kościół Boży jest pod Bożą ochroną. Co nie znaczy, że jedna jedyna organizacja cały czas jakby jest tym Kościołem, prawda? Bo my wiemy, że w czasach na przykład średniowiecza, w związku z tym, że Kościół oficjalny gdzieś zaczął skręcać w niewłaściwą stronę, no więc ten Kościół Boży był wtedy zmuszony do działania jakby w konspiracji, w ukryciu, na pustyni, jak to mówi proroctwo. A więc w zasadzie trudno go było tak zlokalizować, prawda, że to właśnie tam i tylko tam. Prawda? W związku z tym, że szatan także był aktywny, a więc to ulegało, jeśli chodzi o miejsce, różnym zmianom i różnym przeobrażeniom. A więc powiedzieliśmy, że Kościół to jest społeczność zbudowana na Chrystusie, pod opieką Chrystusa. No a teraz postawmy sobie pytanie, jak to jeśli chodzi o funkcjonowanie tego Kościoła apostolskiego.
Chciałbym zaprosić, abyśmy otworzyli list do Filemona. To jest taki nieduży liścik, który gdzieś tam pałęta się po tym Nowym Testamencie, kiedy nieraz szukamy tekstów biblijnych. No, ale dzisiaj zaglądniemy do listu do Filemona. I tam apostoł Paweł podaje taką ciekawą myśl, którą chcemy dzisiaj jakby podnieść czy wskazać. Czytam od wersetu 4 po 6. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich, słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. A więc apostoł Paweł wyraża swoją wdzięczność za postawę Filemona. Jest to postawa pełna wiary. Ale można zauważyć, że Paweł mówi tutaj o wierze w dwóch aspektach, prawda? W wyniku głoszenia Ewangelii Filemon uwierzył przesłanie o Jezusie Chrystusie, przyjął je do serca, dokonał wyboru, możemy powiedzieć, że to był taki akt wiary, no ale także przyłączył się do społeczności dzieci bożych, które mają pewny określony zbiór wierzeń, możemy powiedzieć jakby doktrynę, którą przyjmują jako tą prawdziwą naukę o Bogu. Szczególnie jest to, jakby można tą myśl dostrzec w wersecie 6. Jeszcze raz czytam. Aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy. Apostoł Paweł tutaj mówi o wierze Filemona, którą on wyznaje razem z kim? No z innymi wierzącymi, prawda? To nie było tak, że każdy miał jakiś indywidualny zespół wierzeń, prawda? No, gdzieś tam oczywiście w tym wszystkim był Chrystus, ale chodziło o to, że chrześcijanie w tamtym czasie mieli wspólną podstawę wierzeń, wspólne zasady, które głosili i nauczali. Oczywiście to wszystko na podstawie nauczania Jezusa i na podstawie po prostu Pisma Świętego, Starego Testamentu, no i Nowego, który zapewne już wiele ksiąg funkcjonowało w czasie, o którym mówimy. Tak jak oczywiście Jezus jest centrum Słowa Bożego, centrum Pisma Świętego, On założył Kościół, to Jezus Chrystus jest też centrum wierzeń. Inną myśl, którą warto tutaj poruszyć, jeśli chodzi o Boże działanie, to jest myśl, którą możemy przeczytać w liście apostoła Pawła do Koryntian, 14 rozdział, werset 33. I to sobie przeczytamy. Ten 1 Koryntian, 14 rozdział, werset 33. Sam powiedziałem 1 Koryntian, a otworzyłem 2 Koryntian. 14:33. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. No, to myśl znamy, prawda? Bóg jest Bogiem porządku. W każdym bądź razie tekst mówi, że na pewno nie jest Bogiem nieporządku, tak? To jest istotna myśl, prawda? Więc no, jakby to też idzie w tym kierunku, że jeśli chodzi o sprawy ludu Bożego, o sprawy Kościoła Bożego, też Pan Bóg ma to jakąś taką, no nie jakąś, ale po prostu pewną wizję, pewien plan względem Kościoła Bożego, że ten Kościół powinien funkcjonować według pewnych norm, prawda?
I mówiąc o organizacji ustroju Kościoła apostolskiego, możemy go podzielić jakby na takie dwie części. Pierwsze to kwestia lokalnych zborów, czy też gmin chrześcijańskich, jak to nieraz nazywamy. No i później te gminy musiały tworzyć jakąś społeczność gmin chrześcijańskich, prawda? A więc to musiało w jakiś sposób funkcjonować. Pytanie. Kto stoi na czele zboru? Kto zawiaduje? Kto kieruje zborem? Kto jakby jest tym pierwszym urzędnikiem zboru? Oczywiście, jest to starszy. A pastor? No właśnie, jak to tutaj funkcjonuje? Starszy, a na przykład pastor. Ale wasza odpowiedź jest jak najbardziej prawidłowa. To starsi są tymi, którzy kierują poszczególnymi zborami. No. Kiedyś urząd pastora i starszego zboru był jedno. W dawnych czasach. Dopiero później to się rozdzieliło z różnych przyczyn historycznych i teologicznych. No, czy to był jedno, to ja bym tak troszkę się zastanowił, czy to było jedno już w tamtych czasach, bo wiemy, że no dokonywano pewnych decyzji w tym względzie i za chwilę będziemy czytać prawda, na ten temat. Ale chciałbym jeszcze, zanim to dojdziemy do tych tekstów, powiedzieć jeszcze jedną myśl, że starszy zboru, to jest tak, że używane są inne określenia. Może w naszej społeczności rzadziej to używamy. Przede wszystkim używamy określenia starszy, ale jeszcze według Biblii inne określenia stosowane są. Jakie to są stosowane określenia? Biskup, tak, bardzo to poważnie brzmi, prawda? Ale to jest prawda. To jest rzeczywiście prawda. A czy mamy jakiś tekst, który pamiętamy właśnie, który pokazuje, że starszy i biskup to jest jedno i to samo? Otwórzmy sobie, drodzy, Dzieje Apostolskie, rozdział 20. I tutaj werset 17. No, tutaj mam pomyłkę w notatce. Oczywiście to by chodziło bardziej o... Tak, werset 17 mówi: i posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. Natomiast werset dalej, 28, mówi dalej, czy możemy przeczytać: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, prawda? Czyli to są dwa różne określenia do tej samej grupy ludzi, prawda? Najpierw jest mowa o starszych, a tutaj jest mowa o tym określeniu biskup, prawda? To są dwa różne słowa. Tutaj dla informacji presbiteros i episkopos, to z języka greckiego. A więc to były słowa, które w Piśmie Świętym funkcjonują zamiennie. I apostoł Paweł przemawiał właśnie wtedy do tej grupy ludzi. Możemy też jeszcze stwierdzić, że na przykład często się mówi o grupie starszych zboru jako takich przewodzących, przewodniczących, prawda, którzy jakby prowadzą, kierują daną grupą wierzących zborem chrześcijańskim. Oczywiście urząd starszego zboru to nie jedyny urząd, o którym czytamy w Piśmie Świętym. Były też inne urzędy. Taki chyba najbardziej znany inny urząd z Księgi Dziejów Apostolskich to jest szósty rozdział, prawda? Znamy tą historię, kiedy było coraz więcej uczniów, prawda? No i tam wtedy zbór miał o wiele większą też taką rolę
zabezpieczenia, aprowizacji, szczególnie osób starszych. Pamiętamy, to były czasy, gdy nie było rent, emerytur, zasiłków, prawda? Jeśli na przykład ktoś był samotny, nie miał rodziny, nie miał bliskich, albo rodzina się nie interesowała osobą starszą, no to społeczność zborowa, kościelna, czy też wcześniej synagogalna, tutaj wspierała takie osoby. No i właśnie to diakoni, o których czytamy w 6 rozdziale, mieli się zająć już szczegółowo tymi właśnie służbami, pracą właśnie, która często też była takim dobrym wstępem do tego, że niektórzy z tych diakonów stawali się, przechodzili jakby do służby głoszenia Ewangelii. Znamy takie postacie, prawda? Diakonów z Dziejów Apostolskich, którzy byli później ewangelistami. Potraficie takie imiona wymienić? Filip i Szczepan, prawda? To byli ci z grona wybranych diakonów, prawda? Szczepan pięknie głosił Słowo Boże, które przeciwników rozwścieczyło. No a Filip, prawda, znamy go z historii, gdy głosił słowo Etiopczykowi, ale także to on w Samarii wykonał piękną pracę, gdyż Samaria pod wpływem jego działalności przyjęła Słowo Boże, co też właśnie było, można powiedzieć, taką ludzką zasługą Filipa. No, ale gdy na przykład sięgniemy do listu do Efezjan, rozdział 4, Efezjan rozdział 4, to w wersecie 11 przeczytamy taką oto myśl. A on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. A więc dowiadujemy się, że w tym kościele chrześcijańskim funkcjonowali apostołowie. To już od czasów, gdy Pan Jezus jeszcze był, prawda? A co oznacza słowo apostoł? Posłany, tak. To troszkę tak jakby anioł, prawda? Bo o aniołach też czytamy, że i mówimy, że to znaczy posłaniec. Apostoł ma bardzo blisko znaczne określenie, dotyczyło tych akurat 12, chociaż ta liczba też nie była tak określona. Bardziej mówimy o 12 apostołach w sensie symbolicznym, prawda? Ale wiemy, że wybrano, gdy brakło Judasza, no bo się powiesił, to dobrano, żeby było 12. Ale potem jeszcze jeden jest człowiek określany jako apostoł. Mówimy o Pawle, prawda? Apostole. A więc w zasadzie możemy powiedzieć, że było ich 13 w pewnym przynajmniej okresie. Aha. A kwestia właśnie, że 12 jest takim symbolem, liczbą ludu Bożego. Zresztą tych patriarchów to też tam było, miał 12 synów, ale później Józef był traktowany podwójnie, prawda, jako Manase z Efraim, tak więc też się nie zgadzało co do 12, tylko było praktycznie 13 tych plemion, więc traktujemy tą 12 jako taką liczbę symboliczną. To tak na marginesie. No ale tutaj dowiadujemy się z listu do Efezjan, że oczywiście były jeszcze inne funkcje. A czy niewiasty też spełniały funkcje, czy tylko sami mężczyźni w tamtym czasie? Jak to uważacie? Czy diakoni to tylko mężczyźni byli? No nie. A czy prorocy to też sami mężczyźni? Też nie. No, Filip miał córki, które były prorokiniami, prawda? A więc kobiety też były angażowane. Być może to był taki proces stopniowy, prawda, związany z pewnymi uwarunkowaniami kulturowymi, ale oczywiście w kościele chrześcijańskim niewiasty też były angażowane do służby na rzecz
Stwórcy i piękną pracę mogły one także wykonywać. A więc mamy różne te potrzeby kościelne i różne w związku z tym urzędy. My dzisiaj czasami też łączymy pewne, prawda? Bo ewangelista, pasterz, no mówimy pastor, no to pastor jest i ewangelistą, i pasterzem, i nauczycielem. A tutaj według tego tekstu niekoniecznie, prawda? Czasami ma ktoś taki dar bardziej związany z taką opieką duszpasterską, z zachętą, prawda? To o nim mówimy, że to jest właśnie pasterz, prawda? Według tego tekstu, prawda? Natomiast ewangelista to jest ten, który potrafi w jakiś płomienny sposób przekazywać Ewangelię innym osobom. No i on ma właśnie taki dar ewangelizowania, porywania ludzi, prowadzenia ich do decyzji, prawda? Inni może jako ci nauczyciele bardziej potrafią tak to systematycznie jakoś ułożyć, wyłożyć, prawda? I to też jak najbardziej, czy po prostu poprowadzą, tak jak my dzisiaj mówimy, lekcje szkoły sobotniej i mamy tą grupę nauczycieli. A więc to zauważamy, że różnorodnie te dary Ducha Świętego mogły się objawiać i Kościół to rozumiał i Kościół to we właściwy sposób wykorzystywał. A teraz, drodzy, właśnie zastanówmy się, jak to było, jeśli chodzi o wybory, prawda, tych starszych zborów. Otwórzmy na przykład Księgę Dziejów Apostolskich, rozdział 14. No tutaj dowiadujemy się o działalności apostoła Pawła, który podjął się dzieła nie tylko głoszenia Słowa Bożego, głoszenia Ewangelii, ale też po prostu organizował zbory. I werset 23 mówi, podaje nam taką myśl. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych wśród modlitw i postów, poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Tutaj by nam się przydało też tłumaczenie Biblii Gdańskiej. Czy ktoś ma taką możliwość, aby przeczytać ten werset właśnie w tym tłumaczeniu? No nie, raczej tutaj na tym... A gdy im przez włosy postanowili starsze w każdym zborze i modlili się z postami, poruczyli je Panu, w którego uwierzyli. Tak, czyli tutaj jest dosyć istotna różnica, prawda? Bo Biblia Gdańska mówi, że to było przez głosy. Co to oznacza przez głosy? No przez głosowanie, prawda? To była właśnie forma głosowania, prawda? Całą tą pracę, można powiedzieć, wyborów zborowych, byśmy to nazwali, podjęli się apostołowie, czy też Paweł razem ze swymi współpracownikami. No a to się odbywało nie poprzez losowanie, jak to nieraz tam jest też taki tekst, który mówi, że losy, prawda, to odnośnie właśnie wyboru 13 apostoła. To też jest nieprecyzyjne, więc tutaj właśnie należałoby rozumieć, że to po prostu głosowano w tej sprawie. No i tutaj tam było dwóch kandydatów, jeśli chodzi o apostoła, no i w wyniku głosowania wybrano konkretnego. No a tutaj mamy ogólną wskazówkę, że głosowano w tej sprawie i zostali starsi zboru wybrani. No oczywiście my tutaj się z tego, wydaje się, ucieszymy, że o, w Kościele Adwentystów też jest głosowanie, prawda? Nie jest to na zasadzie takiej, że to nie wiadomo kto i co, prawda? Ale no oczywiście, żeby to były dobre wybory, to nie może to być na takiej zasadzie, że o, ja mam propozycję, że ten brat to będzie dobry na to, a ten na to, prawda?
to nie może jedna osoba złożyć takich propozycji. Czasami trzeba jakby to dobrze poukładać, przedyskutować. No i tutaj właśnie Kościół podjął, mówię tutaj o naszym Kościele, pewne działania, żeby to było tak po Bożemu, spokojnie, bez niepotrzebnych emocji. I będziemy oczywiście jeszcze mieli okazję dzisiaj już, gdy będziemy mieli zebranie poświęcone organizacji wyborów, konkretnie więcej powiedzieć. A więc odbywały się głosowanie, prawda? Tutaj czytamy o właśnie apostole Pawle, który to organizował. A otwórzmy list do Tytusa. List do Tytusa, 1 rozdział i werset 5. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. No i tutaj jest taki komentarz w książce Nauki Pisma Świętego, że Tytus, chociaż nie był apostołem, ale był oddelegowany na dany teren, właśnie tutaj miał Kretę pod opieką, i tam miał się zająć zorganizowaniem właśnie tych wyborów zborowych, aby każdy zbór mógł być właśnie pod opieką wybranego starszego zboru, i tym się miał właśnie na terenie Krety zająć Tytus, który był współpracownikiem apostoła Pawła, można powiedzieć takim współczesnym pastorem, nie wiem, czy to dobre określenie, ale załóżmy, że starszy zboru kierował zborem, no ale też być może miał inny zawód, który wykonywał, prawda? Natomiast Tytus, apostoł Paweł, może też inni, Łukasz, Barnaba, prawda? To byli ludzie, którzy cały swój czas jakby poświęcali służbie Bożej. I to by była chyba taka różnica, prawda? Którą byśmy mogli dostrzec pomiędzy służbą urzędników w zborze, a powiedzmy tymi, którzy jakby kierują agendami międzyzborowymi. O, tak by to można powiedzieć. No dobrze, to jest tutaj ta kwestia. A co byśmy powiedzieli o Kościele Apostolskim, jeśli chodzi o jego organizację ponadzborową? Czy tam funkcjonowały jakieś struktury? Czy kościoły były każdy sobie rzepkę skrobie? Jak to było? No i tutaj możemy kilka tekstów przeczytać. Bardzo proszę, abyśmy otworzyli te wypowiedzi. 2 Koryntian 8:23 to jest pierwszy tekst, który sobie przeczytamy w tej kwestii. Co do Tytusa, czytamy tutaj, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was. Co zaś do naszych braci, są oni posłańcami zborów, chwałą Chrystusową. No tutaj jest mowa o Tytusie, ale także o innych apostołach nazwanych właśnie posłańcami, i oni jakby byli na czele w tamtym czasie Kościoła. Można powiedzieć, że byli takim zarządem Kościoła czy gremium kierowniczym Kościoła. W liście do Filipian w 3 rozdziale przeczytamy podobną myśl. 3 rozdział i werset 25. Nie ma takiego. Jakiś błąd. No dobrze, to w takim razie ten tekst pominiemy. W każdym bądź razie dla nas jest jasne, że apostołowie byli tymi głównymi
którzy prowadzili Kościół. A natomiast Galacjan jeszcze sobie otwórzmy. Galacjan, 2, werset 9. Tam przeczytamy o apostołach jako o 2:9. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub i Kefas i Jan, którzy uważani są za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. Czyli tutaj są wymienieni szczególni apostołowie, o których możemy powiedzieć, że no byli szczególnymi autorytetami. To byli ci najbliżej, można powiedzieć, Jezusa, Jan, Piotr, no i Jakub tutaj jest wymieniony, ale to nie jest już Jakub apostoł, tylko to jest inny Jakub, który jednak był w gronie właśnie tych osób, które kierowały pierwszym synodem Kościoła. Pamiętamy, że w Dzieje Apostolskie opisują taką historię, że powstał spór. Czego ten spór dotyczył? Dotyczył obrzezania, prawda? No i wtedy już nie tylko apostołowie, ale także przedstawiciele innych zborów, starsi, pojawili się w Jerozolimie, aby tę sprawę przedyskutować. No i doszli do pewnych wniosków. Napisali w tej sprawie taki, można powiedzieć, okólnik, który został zesłany do różnych zborów. No i przedstawiono zborom to, co zostało uchwalone odnośnie tego, co jest wymagane, co powinno być przestrzegane przez wszystkich, a to, co oczywiście nie jest już obowiązujące, szczególnie tam chodziło o obrzeskę. Jest tam w tym okólniku, jak ja go nazwałem, w tym liście takie ciekawe sformułowanie. Ja pozwolę sobie go zacytować teraz. Czyli wracamy do Księgi Dziejów Apostolskich, rozdział 15 Dziejów Apostolskich i pozwólcie, przeczytamy werset 24. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze, bez naszego upoważnienia postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem, ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana Jezusa Chrystusa. I werset 28. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Tak? Czyli wierzono, że przyjęto, że ta uchwała była pod wpływem Ducha Świętego. Ale chciałem też zwrócić uwagę na werset 24. Pojawiła się jakaś nowa koncepcja, nowa nauka, która była głoszona z kazalnic zborowych, prawda? Ale apostołowie mu powiedzieli coś takiego. To jest samowola. Bez naszego upoważnienia, bez naszej autoryzacji, bez uchwał, prawda? Pewni samozwańcy zaczęli działać i musimy w związku z tym to skomentować, tą ich działalność. Czyli zauważamy, że była jakaś troska, prawda, o to, co jest w zborach głoszone, prawda? A gdy pojawiały się problemy, no to jak to było rozwiązać? No trzeba było podjąć wspólną uchwałę, gdzie delegaci z różnych zborów, starsi apostołowie, daną sprawę dyskutowali. A więc możemy zauważyć, że jeśli chodzi o ten Kościół apostolski, znajdujemy wiele takich wspólnych elementów do tego, co dzisiaj jest praktykowane. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego oczywiście to wszystko nosi pewne znamie czasu, warunków, w których my żyjemy dzisiaj, ale to jest oparte na przesłaniu Biblii, na przesłaniu tego kościoła pierwotnego,
gdzie starsi kierowali zborem, gdzie były wykorzystywane różne dary. I drodzy, należałoby postawić pytanie, już kończąc to rozważanie, jaki był cel, główny cel tego wszystkiego, o czym żeśmy tutaj dzisiaj sobie powiedzieli. Wracając jeszcze raz do księgi listu apostoła Pawła do Efezjan, chciałbym, podsumowując to nasze rozważanie, zwrócić uwagę na następującą wypowiedź. Efezjan, rozdział 4, werset 11 już żeśmy przeczytali, czytajmy dalej. Prawda? Pasterze, ewangeliści, prorocy, starsi, nauczyciele są powołani po to, aby, właśnie czytamy, werset 12 i dalej, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Więc można powiedzieć, że te dary, te urzędy służą do, nie do tego, żeby ktoś, powiedzmy, miał ważne stanowisko i siedzi sobie na urzędzie, prawda, i wszyscy go podziwiają, jaki to on jest mądry i niezastąpiony. Nie, nie po to to wszystko jest. Powiedziane jest tutaj, napisane, że to wszystko jest po to, żeby inni także wzrastali, żeby pojawiały się nowe osoby, nowe talenty, prawda? Żeby to wszystko uległo rozwojowi i takiemu duchowemu, i jeśli chodzi o zdolności, o talenty indywidualne, no i oczywiście jeśli chodzi o liczbę. I tak to właśnie było, właśnie jeśli chodzi o ten Kościół chrześcijański, apostolski. A to wszystko na chwałę Jezusowi Chrystusowi, a ludziom ku zbawieniu. Amen.